Witam, witam was serdecznie na moim kanale Diamentowe Ręce. Nadajemy o kryptolotach, inwestycjach i nie tylko. Także o robieniu życia lepszym z dnia na dzień. Trzeba wózeczek pchać do przodu, aby tylko się pchało, tak? I nie martwić się, nie patrzeć się w tył, tylko żyć, kurde, teraźniejszością, tak? A nie złymi, negatywnymi rzeczami. Gdzie mam negatywne, kurde, newsy troszeczkę, ale nie znaczy to, że to jest koniec świata. A jakie są newsy? To posłuchajcie. Newsy o 3 godzin wyszły, 3 godziny temu. To może jeszcze nie wiecie, tak? Najpierw zacznę tak. Covidy, nie covidy, tak? Zawaliło to wszystko, tak? Ekonomia upadła, kryzys gospodarczy praktycznie zaczął, kurde, już być od tego momentu. Największy, jaki mieliśmy. Się zrobi później w tym właśnie 2023 roku bank kryzysowy, tak? Tutaj parę banków popadało, jak Silvergate czy Signature Bank, tak? Tu w innych krajach też popadały banki, tak? Czy mają problemy, tak? Zarobiłem pieniędzy. Wszyscy się do krypto rzucili, tak? Krypto troszeczkę poszło w górę w tym momencie. Każdy wierzył w te krypto, tak? Wszystko było dobrze, tak? Ale także przed tym wszystkim, żeby wszystkich nie straszyć, tych właśnie ludzi, to oni zmienili właśnie ten w rządzie w Stanach regułkę w ogóle, co to jest recesja. I teraz to właśnie jest jaka jazda, że kiedyś było 2 kwartały roku są negatywne, to jest już, kurde, kryzys gospodarczy, tak? Teraz zmieni na 4, kurde, kwartały. A już to znaczy, że jesteśmy w kryzysie gospodarczym już od dawno temu, tak? Co ja już praktycznie to robiłem w tym moim kanale i mówiłem to, tak? Ale co się teraz na kupę tego wszystkiego, to teraz co usłyszycie, to jest jazda, patrzcie. Teraz, w tym momencie, Ameryka namierza Binance i Coinbase i chce regulować kryptowaluty, tak? No regulacja nie jest zła, tak? Ale w jaki sposób, patrz. Wchodzi taki łysy, kurde, baran na, kurde, ten i on mówi tak o. Ameryka nie potrzebuje kryptowalut. No to troszkę tak jest, może nie potrzebuje aż tylu kryptowalut, tak? Ale potrzebuje jakieś kryptowalut i potrzebuje technologię blockchain, moim zdaniem. Ale tutaj pan po prostu się, wiecie, sprzeciwił się maksymalnie, tak? Ale także tutaj o co chodzi? Czemu oni właśnie chcą te kryptowaluty regulować? Bo mają teraz takie pytanie, gdzie to było, że one są security czy commodity, tak? Ja to rozumiem po angielsku, bo ja po polsku nie mówię dużo lat. Tutaj sobie przetłumaczyłem dla was tak, żebyście wiedzieli może ja też o co chodzi, tak? Czy jest papierem wartościowym, czy towarem, tak? To samo jak czy złoto, takim commodity, tak? I po prostu oni teraz dają, że kryptowaluty niektóre nie są właśnie tymi commodity, tylko są właśnie security, tak? I teraz patrzcie, co się później dzieje. Kryptowaluty poszły oczywiście w dół, bo ten właśnie Gensler, tak? Wchodzi na właśnie na SEC i teraz właśnie robi ten właśnie kryptowalutowy crackdown w Ameryce, tak? W ogóle do sądu podaje Coinbase i tego, i Binance, tak? Na kupę pieniędzy. I teraz co się dzieje, patrzcie. Robin Hood też robi delist, czyli ściąga Cardano, Solana i Polygon ze swoich tych exchange'ów, tak? Ponieważ boi się, wiecie, o to, że te sekty się może na nich coś tam uwezmą, nie wiem, się nazywa, uwezmą, tak? Wezmą się za nich, o tak oto powiedzmy. I ten, a teraz patrzcie, i teraz tu tako Robin Hood, czyli ten trzeci, ostatni taki ala exchange, taki ten stock market, tam się można kupować, tak? Właśnie też kończy cały support dla tych właśnie tokenów, tak? Które SEC nazwał jako security w swoim właśnie tym, w tej sprawie sądowej, tak? Jakie to są właśnie kryptowaluty? Cardano, Polygon i Solana, tak? I teraz patrzmy tutaj. Cardano, Polygon i Solana, gdzie to jest? Cardano, patrzcie, 10% poszło dzisiaj, w dół oczywiście, 25 prawie w tym tygodniu, 55 na cały rok, tak? XRP tylko dobrze tam idzie, bo oni praktycznie wygrywają z tym właśnie sektor sprawę sądową, tak? Tutaj co się jeszcze dzieje? Gdzie Solana, patrzcie, tak samo 10, patrzcie, Polygon 10, widzicie? Tutaj się robi, a Binance ile? No też poszło, kurde, nie tak dużo, ale pójdzie jeszcze, tak? Może taki być jeszcze obrót sytuacji, że oni będą wygrywali tę sprawę z tym SEC, tak samo jak robi to teraz XRP, tak? To może to jeszcze się odbije od dna, ale to już później, w moim późniejszym blablaniu, tak? I patrzcie, tutaj skończyłem. Tu kończy właśnie ten support dla tych właśnie tokenów, tak? Także banki w Stanach
kończą w ogóle biznes właśnie i odcinają Binance i ten i Coinbase od swoich właśnie systemów płatniczych też, tak? I tu też jest, to jest właśnie źle. Tych właśnie skurczybyki nie lubią kryptowalut, tak? I tych exchange'ów jak Binance czy Coinbase. Ale czemu? No bo tutaj właśnie wam trąbiłem, że ten bank kryzysowy był w marcu, tak? Tego roku i uciekło, kurde, paręnaście tam może milionów, a nawet bilionów dolarów właśnie w kryptowaluty, tak? I dlatego tutaj banki nie są właśnie suportywne dla Coinbase'u i Binance'u. Dlatego tutaj od razu odcinają pępowinę od nich, tak? I to wszystko, tylko tyle powiem, cholera jasna. I patrzcie teraz, wtrzymają depozyty i tutaj patrzcie, ich blokują pieniądze, w ogóle tyle pieniędzy, że ja pierdzielę, wiesz. I tutaj jest właśnie to niepokojące strasznie, tak? I teraz wszyscy mówią, co teraz się zacznie właśnie dziać? Co się stanie właśnie teraz właśnie z tymi kryptowalutami, tak? I wiecie, no to tu wam powiem, to on tu pisze, tak? To jest właśnie to, co teraz powiedziałem, tak? Ale Katie Woods, no najpierw powiem o Katie Woods, a nie powiem o mnie, tak? No tutaj oczywiście Katie Woods się nie zgadza, tak? Z SEC-iem, tak? Mówi, że to jest w ogóle bzdura, tak? Ale bo Katie Woods ma paręnaście milionów dolarów w Ethereum i w Bitcoincie, tak? I dlatego Katie Woods od czasów 2020 roku myli się praktycznie z każdą inwestycją, tak? Od Tesli, jej predykcje praktycznie są najgorsze, jakie mogą być, tak? To czyli ona nie jest dobrą taką mentorką, tak? Żeby się jej słuchać, bo naprawdę nie się myliła strasznie, jakbyście się słuchali tylko Katie Woods, to byście stracili w ogóle kupę pieniędzy. I dlatego tutaj ona jeszcze w to wierzy, no ja też mam taką nadzieję, że ona się przestanie któregoś dnia w ogóle mylić i zacznie mówić to, jak się stanie, albo jak będzie, tak? Ale co ona tutaj to właśnie powiedziała, że może być, jak już tu mówiłem, tak samo jak z XRP, może to się odwrócić o 360 stopni na pozytywną stronę kryptowalut, tak? A regulacja kryptowalut musi być kiedyś, ponieważ regulacja jest kryptowalut, moim zdaniem, nieunikniona, że któregoś dnia ta regulacja musi nastąpić. Tak, nawet 3 dni temu ta Lazarus, grupa hakerów, tak, okradła tam z południowej Korei, okradli coś tam, wiesz, paręnaście, tam zawsze jakieś są pieprzną w tornado, taki, wiesz, cash mix, tak, to wyrzuci na paręnaście tam setek, kurde, walletów i nie mogą ich znaleźć, tak. I tu jest właśnie taka dziura, że to właśnie kryminalni te, wiesz, black web, dark web, tak? I oni tutaj właśnie kombinują. I dlatego regulacja musi jakoś nastąpić. I regulacja czymś jest zawsze negatywna na samym początku, na krótkoterminowe, a na długie terminowe działanie, takie jak kryptowalut albo blockchainu, to będzie to pozytywny impact miało. Takie jest moje zdanie, moi drodzy przyjaciele. I pozdrawiam was serdecznie. Subskrybujcie do kanału. Świeże wiadomości z dnia na dzień. Diamentowe ręce. Wracam na ekrany YouTube na jakiś czas. Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Zielone. Ziołolecznictwo numer 1. Alkohol to jest, kurde, chujnia, no. 2 piwa, 3 piwa maksymalnie, a ziołolecznictwo aż do bólu, tak? Na razie, miłego dnia. Pozdrawiam was serdecznie. Diamentowe ręce. Pozdrawiam z Wietnamu. Yo, motherfucker.